Witajcie, kochani. Miło mi jest się z wami spotkać po raz kolejny. Mam na imię Kasia i wspólnie z moją córką Lilianą wykonamy dla was projekt łatwy, miły i przyjemny, a mianowicie taki bukiecik kwiatów w wazonie. Mieliście do odebrania w Domu Kultury we Wilczynie zestawy startowe, w których znajdują się różnej wielkości kwiatki, kółeczka, serduszka, wykałaczki, oczywiście bloczek drewniany, który posłuży nam za wazonik, sznurek jutowy, który wykorzystamy na kokardkę oraz papier ścierny, bo nie wyobrażam sobie pracy z drewnem bez szlifowania. To co? Oczywiście przygotujcie sobie również farby w waszych ulubionych kolorach. My mamy tutaj czerwony, żółty, czarny, zielone i białe i oczywiście klej. Potrzebne będą nam również pędzelki. To co, Liliana, zaczynamy? To zaczynamy. Zaczynamy od standardowo od szlifowania, tak? Te wszystkie elementy są już wyszlifowane, ale dla zasady, do pracy z drewnem musimy zacząć od szlifowania, bo nie wyobrażam sobie inaczej pracować. Liliana, zabieramy się za szlifowanie. Więc delikatnie papierem ściernym szlifujemy. Każdą stronę. Górę też. Dół. Tak jak mówiłam, wszystkie elementy są już przeze mnie przygotowane dla was, ale dla zasady, żebyście wiedzieli, jak się pracuje z drewnem, prawda, Lili? Szlifujemy. Delikatnie. Lilianka, możesz delikatnie, tak? Jak nie możecie utrzymać w rączkach tak jak ja, to możecie sobie położyć na stole i sobie wyszlifować. Długo ci idzie to szlifowanie? Ja dokładnie to robię. Moja córka jest bardzo dokładna, nawet w środku szlifuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja ci pomogę, dobrze? Tak, mogę pomóc? Nie tak mocno, Lili. Patyczki to złóż sobie, zobacz, tak. Składamy, tak? I tylko wystarczy przetrzeć. Dwa razy i to wszystko. One są, mamy takie ciemne, zauważyłaś? A kiedy no, takie drewno jest. No to jest takie dlatego. Blade.
będziesz. Dobrze. Ja już to skończyłam tobie. Ja skończyłam. Proszę bardzo. Odłożymy sobie na boczek opiłki. Odkładamy papier. I zaczynamy od malowania. Ja mam tu ten bukiecik taki naturalny. To jest mój prywatny, wykonany na potrzeby warsztatów. I spodobał mi się właśnie w takim kolorze naturalnym, wykonany. Ale dzisiaj będziemy bawić się kolorem, będziemy wszystko malować. Więc zaczynamy. Zaczniemy od kwiatu, bo to będziemy później musieli kleić. Więc musi nam wyschnąć. Bierzemy pędzelek i cienką warstwę farby i zaczynamy malować. Możesz sobie wymieszać dwa kolory, będziesz miał pomarańczowy. O. Malujemy gdzie dokładnie z każdej strony. Trochę żółtek. Boczki również. Przesuniemy sobie tutaj linianka. Kwiatki musimy pomalować z dwóch stron, więc pomalujemy jedną, odłożymy sobie, żeby wyschła i zabieramy się za drugi kwiatek. Nabieram małą ilość farby, żeby nam szybko schło. Pamiętajcie o tych bokach. I później pomaluję te boki oczywiście. Możecie boki pomalować sobie w innym kolorze też. Dobór kolorów zależy od Was. A jeszcze jednego kwiatka pokolorować na ten sam kolor? Możesz. Możesz każdy kolor, każdy kwiatek w innym kolorze zrobić. Wszystko zależy jak się od robi Ciebie. Różowy? Czerwony, różowy i biały. I biały, tak. Okej, okay, no to będę miała różowy. Dobrze. Ja już mam dwa pomalowane, a ty? Ja mam jeden. O nie! Co się stało? Pofarbował mi się na pomarańczowo. A to ma być... Właśnie czerwony. I to weź sobie drugi pędzelek. Nie, ja tylko jednym będę machała. Kwiatki jednym pędzelkiem, a resztę tak samo. To znaczy, że jak będę patyczki robić, też jednym kolorem. Innym pędzelkiem. No to ci wyjdzie nie zielony, tylko inny kolor. Jak wymieszasz. Czerwone z zielonym. Ale innym pędzelkiem. No to dobrze. Tak, mamy jeszcze serduszko. Serduszka też sobie pomaluję na czerwono od razu. Ale serduszka malujemy tylko z jednej strony. Bo serduszka nie będą z drugiej strony widoczne. Będziemy przyklejać. Dobrze, że tu jest biały. Tak. Aż to. O, dzięki. Taki jest krawy. W serduszkach również malujemy boki. Biorę. Oczywiście, jeśli Wam się podoba taki naturalny wazonik, to możecie tylko połączyć elementy i na tym zakończymy. Więc ten etap pracy możecie pominąć.
i małe serduszko. Jak widzicie, szybko nam się tu wszystko maluje. Dobrze, kwiatki nam tu chyba wyschły, oczywiście. Malujemy z drugiej strony. I odkładamy. I kolejny. Janka za szybko maluje? Nadążasz, czy nie? Tylko jestem cała ubrudzona. To się umyjemy. Spokojnie. Ja serduszkę robię innym kolorem, takim różowym właśnie. Dobrze. Ja różu nie lubię, więc wszystko maluję na czerwono. Czerwonego też nie lubisz, uwielbiasz tylko czarne. No ale kwiaty czarne, no tak nie bardzo chyba. Co? Dobrze. Ja mam pomalowane kwiaty z dwóch stron. Niech sobie schną. Odkładam pędzelek i wezmę sobie... Ja robię takie kolorowo. Dobrze, super. I teraz pomalujemy sobie środki kwiatków, te kółeczka takie. Tutaj pomalujemy sobie. Skoro lubię czarne, to ja wybieram czarne. A wy możecie sobie pomalować na taki kolor, jaki chcecie. Na przykład różowy, czerwony. Jasne. Albo nawet fioletowy. Malujemy cienką warstwę, żeby nam szybko wszystko schło. W razie potrzeby możemy powtórzyć warstwę. To chyba będzie do żółtego. Tu będzie do czerwonego. A tu będzie chyba... Jak się robi fioletowy? No, wymyśl. Czarny i biały. To będzie szary. Mhm. Lianko, proszę maluj, dobrze? A jak się robi fioletowe? W domu sobie znajdziesz kolor, jak to się... Dobrze, mamy pomalowane środki na czarno. Możesz ten kolor do czarnego wziąć, jak będziesz chciała, tak? Teraz weźmiemy i będziemy łodygi malować na zielono. A ja nawet nie skończyłam dodatków malować. No widzisz. Tutaj będziemy troszeczkę więcej czasu poświęcimy na malowanie. Ojeju, za dużo farby. Ja wziąłem pędzelek od czarnego. Zmieniłem. Ty bardziej, mama, więcej pędzelków używasz niż ja, bo patrz, 3 mi zostały, a ja używam twojego. To ty mieszasz kolory, więc możesz używać jednego pędzelka. Ja nie mieszam kolorów. Chyba środek tutaj w różowym będzie biały. Jarusienki. A nie pomyl z klejem. Nie, klej wygląda okropnie. Farba jest już pofarbowana. Mhm. Klejnia, bo nawet nie jest styknięty. Oczywiście wykałaczki są za długie, więc będziemy później je skracać. I sami zdecydujecie, jaką wysokość chcecie, żeby wasze kwiatki miały, tak? Mój jeden pędzelek jest zużywany. Teraz tylko jeszcze dwa kółeczka. Można pomalować sobie raz łodygę,
Dwa kółeczka chyba będą na różowe. I później jeszcze jedną warstwę zrobimy, żeby to ładnie wyglądało. Też masz takie brudne ręce jak ja? Zobacz. Chyba brudniejsze nawet. Zobacz. Chyba brudniejsze, wiesz? Ja mam chyba. Pomogę ci malować, dobrze? Nie? Lubię sama być. Ale z rodzifowaniem to lepiej mi pomóc. Dobrze. Ja troszeczkę zwolnię, żebyś nadążyła za mną, tak? Nie, dobrze ci idzie. Masz pomalowane wszystkie elementy. Łodyga malujesz. Weź sobie, Lizanko, większy pędzel. O, jaki ładny kolor mi wyszedł. Miętowy? Biorę taki. Tylko taki. Teraz używam tylko takiego. Dobrze. Bo jest ładny. Dobrze. Ja tej końcówki już nie będę malować, będę sobie po prostu trzymać tutaj, bo i tak jest za długi, dużo za długi patek. Także Janko, trzymaj sobie tutaj, zobacz, za końcóweczkę tą ostrą i maluj, dobrze? Wtedy nie pobrudzisz sobie rączek tak jak ja. I dokładnie malujemy powoli, nie musicie się spieszyć. Ale fajne to jest, ale to mi zajmie tydzień albo dwa. Coś to zobacz. Dopiero jak będziemy kleić, to łączyć elementy, to wtedy dłużej, więcej czasu nam zajmie. Bo klej jest taki przyczepiający, że możesz aż do nosa sobie przyczepić coś. No. O, ja mam pomysł. Może sobie tu? Nie możesz. I teraz maluję. Pewnie, że możesz. Drugi raz pomalujemy tą wykałaczkę, bo kolor nie bardzo mi się podoba. Możesz użyć seledynowego. Jest tu ładny. Za drugim razem kolor jest intensywniejszy, więc jeśli macie ochotę, żeby wasza łodyga była ciemniejsza, to malujemy dwa razy albo trzy. A ten twój kolor jaki piękny wyszedł. Tutaj jest. Śliczny. Tylko jeden raz maluję. Takie rzeczy się dzieją. Każdy mówi, że to jest zielone, a to się nazywa zielony seledyn. Mamy drugi raz. I tam też pomaluję. Ja włożę sobie to, żeby schnęło do pojemnika i żeby mi zabarwowało te właśnie kąty. Dobrze, nie ma. Seledynowa. Dlaczego ja mam tyle pracy? Masz tyle pracy, co ja. Ja, jeśli będziesz chciała. Kilka. Daj mi nożyczki. Skrócę sobie pracę. A nie, to będziesz, złamiesz sobie, dobrze? Nie musisz, Lianko, nie musisz malować do końca. Zobacz. Li. Zobacz, widzisz? Ale mama,
tu będą już dwa i tylko do połowy, no to dotąd. Dobrze. I będzie. Pomóc ci malować, jeden. Czy nie? Nie. Dobra, ja sobie teraz. A może wazonik zostawimy w takim kolorze? Jak myślisz? Pomaluj na jakiś tam kolor. Nie, mi się podoba tak. Ja zostawię sobie chyba kolor naturalny. A mama ma większe serduszko, a ja mam mniejsze. Możemy się zamienić? Też? Nie. To co, mam malować? A może na ten twój kolor piękny, co stworzyłaś, co? Mhm. Tak? Możesz wypróbować. Zanim zacznę malować wazonik, sobie wybierzemy długość może. Ja jeszcze tylko jeden. Żeby maluję. Skrócić łodygę, wystarczy sobie złamać. Tego nie potrzebuję, złamać. Dziękuję. Złamać wykałaczkę. Tą odłamaną część troszeczkę przeszlifować. Chociaż to nie jest konieczne, bo wszystko będzie w wazonie. Nie będzie tego widać, no ale... Zasada jest taka, że szlifujemy, więc bierzemy papier ścierny i delikatnie wyszlifujemy i już mamy gotowe. Dobrze, dobrej wysokości będzie? Chyba tak. Dobrze, teraz drugą łodygę. Ja jeszcze będziemy... nie robię tych łodyg. Chciałabym, żeby moje kwiaty nie były jednakowej wielkości, więc zmniejszam sobie. Użyj tego pędzelka, jak chcesz. A gdzie tam robi mój pędzelek? Sprawdzamy. Jak, tak, jest krótsza, super. I znowu odłamaną część szlifujemy. O Jezus, zapomniałam, że najpierw jest biały, a potem różowy. Dobra, wyszlifowana końcóweczka. Ja mam. Lilianka, pomóc ci? Nie. Ja maluję teraz to. Koziołek. Dobrze. Taki bardzo jasny pink. O, będę miała takiej wielkości kwiatki. Wy sami decydujecie, jaką wysokość chcecie, czy wyższa, czy jeszcze krótsza. Widzicie w ten? Tutaj kwiatki mamy troszeczkę mniejsze, a tutaj będziemy mieć większe kwiatki. Dobrze. Lilianko, pomóc ci? No. Odkładam. Tą odłamaną częścią zrobimy sobie takie tutaj rosy na kwiatkach. Nabieramy odrobinkę białej farby i robimy trzy kropeczki. Jedna większa i dwie mniejsze. A możesz dać mi pustą wykałaczkę? Mhm. Bo ja mam tam taką pustą wykałeczkę potrzebną. I na każdym płatku powtarzamy czynność. Jedna większa kropeczka. Jeśli będzie jakaś nieidealnie okrągła, to się też przecież nic nie stanie. Bierzemy. Większa kropeczka i dwie mniejsze. Przesunę sobie troszeczkę, dobrze, Lili? Mhm. No, większa i dwie mniejsze. Większa i dwie mniejsze. O, ta troszeczkę za mała, więc powiększę sobie. Odkładam i malujemy następne kropeczki. Od razu nasze kwiatki ożywiają się. Tak? Lilianko, zobacz. Ładniejsze jest niż to? Zobacz, która ci się podoba bardziej? Tak. Super. Ja też tak zrobię moim, ale najpierw pomaluję pudełeczko. Dobrze. Tylko, że to zajmie trochę długo. Teraz bierzemy chyba niebieski. O, ten seledyn. By się przydał.
Ojejku, ale to będzie ładnie. To zrobię dwa, bo takie łezki mi się zrobiły. I zawsze robimy z jednej strony płatka. Jak zaczęliśmy z lewej strony, to kontynuujemy na kolejnym płatku z lewej strony. Coś ręka mi się zaczęła trzęść. No to kolorowy wazonik robisz. Widzicie? Tęcza. Na serduszku też możemy dodać tutaj troszeczkę blasku. Wykonany jest taki łuk. Ale mama, zobacz, co ja tu zrobiłam. Takie właśnie, takie białe rzeczy. Mhm. Super. I to tak ładnie wygląda. Na serduszku też możemy wykonać taki łuk i będzie to nasz blask, tak? O, od razu lepiej. I z ja tej strony również. Ja robię to wykałaczką, więc troszeczkę trudniej. A ja pędzelkiem. Jest. Myślę, że fajnie wygląda. Wy możecie to zrobić pędzelkiem. Tutaj też zrobię takie malutkie. Co tam się dzieje? To nic, posprzątamy. Dobrze. Mam zacząć malować? Też wazonik, Lili, chcesz? Skoro bawimy się kolorami, to bawimy się kolorami i malujemy, tak? Mhm. Dobrze. Tak. O, zielony mi wyjdzie. Super. Ale taki jaskrawy strasznie. Mama, zmieszaj ten z tym kolorem i zobaczysz, jaki wyjdzie. Jaskrawy zielony. Mhm. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Ja w ogóle używam cały czas jaskrawych kolorów. No to super. Ja sobie wymieszam. Tutaj będę miała taką... Takie ombre zrobimy sobie. Może. Jeszcze tu chyba chmurki na dole zrobię, albo u góry. Dobrze. Góra wychcenała. Zrobimy wyścig. Kto pierwszy pomaluje? Mm-mm. Nie? Nie chcesz się bo pobawić ze mną? Wygrasz. Ale ja dopiero zaczęłam, zobacz. I co? No to masz mniej do pomalowania. Nie maluj spodu, dobrze? Dlaczego? To będziemy musieli zabezpieczyć później lakierem, żeby nie brudzić. Ale zobacz, jaki ładny zieleń. Piękny. Taki strasznie jaskrawy on jest. Fajnie, że tak jej zrobiłam. Pokaż. No super, uważaj. Pamiętajcie, kochani, że okay, używacie takiego teraz... koloru farb, jaki wam się podoba. Ja lubię kolory stonowane. Moja córka już powiedziała, że uwielbiam czarne. Ale Lilianka bawi się i robi tęcza, tak? Liliana, tęcza robisz? A na dole prawie będą chmurki. A może na dole zrób czarne, co? Chmurki. Na dole chmurki? A przecież tęcza też ma chmury. To wymyśl. Aha, no dobrze. Baw się kolorem. A mogę mama później tu i tak to malować właśnie ten, tak, wiesz. Mogę białego w ogóle. Już się skończył. Jeszcze mi pobrudził się pędzelek. Do białego. Dołożymy. Ładnie? No pięknie. Pamiętaj, że musi się tobie podobać, tak? Więc wybieracie sobie kolory i malujecie w ten sposób,
ja jaki wam się podoba. Ładny kolor bardzo. Nie narzucamy kolorystyki. Mama używa mojego koloru, którego ja wymyśliłam samodzielnie. No bardzo mi się spodobał. Ale daj mi jeszcze biały, bo skończ. No to możesz iść, kochanie, sobie po biały kolor. Gdzie? Tam w pojemniczku jest. Dobrze. Ja już pomalowałam. Zostaje jeszcze tylko góra. Au! Odrobinkę. Brałam za dużo białego. Mi jaśniejszy kolor wyszedł, ale to możemy poprawić. O, jest lepiej. Ja lubię jasne właśnie kolory. Są ładne. Mhm. Dobrze. Nałożę sobie na palec, żeby sprawdzić. Jest pomalowane wszędzie. Wezmę sobie troszeczkę jaśniejszego koloru. Przejedziemy sobie w różnych tam, w niektórych miejscach jaśniejszym kolorem. Będzie fajna taka. Różne odcienie będą. Mam takie ładne chmurki sobie i jeszcze domaluję im czarnym oczka. Pewnie zauważyliście, że używam palca. Ja maluję palcami. Bardzo często rozcieram sobie farbę. Mama, te chmurki też będą to samo miały zrobić. Oczka. Te chmurki będą dobrze, miały Lilianka. Oczka. I tutaj domaluję jeszcze wielu. Lilianka, a jaka jest zasada, jak prowadzę warsztaty? Gdy coś tłumaczę, to nie przerywamy, tak? No. Więc proszę, jak tłumaczę coś, nie przerywamy. A teraz nic nie tłumaczysz. Ma pożycz mi pędzelek. Daj mi inny. Rozjaśniam pędzelek sobie i będę takie fajne, o, fajne kolorki. Podoba ci się kolorystyka moja? Mhm. Tak? Teraz dam ci wolnego pędzelka. Możesz sobie przynieść, jak chcesz. Ok. Hihihi. Nabieram odrobinę farby i rozcieram palcem. Wy możecie to wszystko robić pędzelkiem, tak? Bo chcę, ja żeby wszystko robię pędzelkiem. Była cienka warstwa farby, więc rozcieram sobie. O, tutaj pomalowałam sobie palcem, bo kolor wyszedł mi brązowy z tej mieszanki kolorów. Więc już naprawiamy. O nie. Ona lubi jasne kolory. To ja? No. Ty lubisz tutaj tylko ciemne. Od góry też wybieramy sobie. Trochę rozjaśniamy. Już mamy gotowe. A wiesz, co ja wymyśliłam? Skoro mówisz, że lubię jasne kolory, to ja sobie porobię kropeczki na wazonie. Nabieramy sobie farbę, jaką ja lubicie, farbuję. Kolor, jaki chcecie. I maczamy odwrotną część pędzelka i robimy sobie kropeczki. Takie ja robię sobie wysokie. Potrzeby, bo mi się wydaje, że one fajnie wyglądają. I góra, dół sobie zrobimy taką. Fajnie, fajnie wygląda? Zrobisz kropeczki? Nie, bo ty robisz chmurki, więc kropeczek nie będzie u ciebie. Będą tutaj. Na górze, gwiazdeczki takie to słodkie. Zobacz, jak ja to robię, Lilianko. Później, bo jestem zajęty na razie. No dobrze. To pracuj po swojemu, tak? Murki będą trochę tak tęczowo, trochę możesz, nie. Możesz tapować, fajnie wyjdzie. Więcej białego muszę dodać.
O, tak. O, no. Tak. I teraz muszę to. Za mało farby. Nabieram więcej. I czubeczkiem robimy kropeczki. Jeden, dwa, trzy. O, tu sobie rozmazałam, więc nic się nie dzieje. Przemalujemy. Troszkę zielonego nie zabraknie. Się chmura. Tylko żeby się nie skończył teraz. Odwracamy i malujemy trzy kropeczki. Raz, dwa, trzy. I już. Niech sobie nam to schnie. Tutaj też pobrudzimy troszkę. Okej. Ona? Piękna. Tylko tutaj za dużo farby. Tak jak chcesz sobie maluj. Baw się. Bawię się strasznie. Cieszę się w ogóle. Bo tak to fajnie wyszło. Dobrze, super. Dobrze, mamy pomalowane wszystkie elementy i teraz zaczniemy je składać. Oczywiście beze mnie. Pomóc ci? To się baw. Maluj sobie jak chcesz, tak? Dobrze, zaczniemy od wkładania do wazonu naszej dekoracji. Nie. Nabieracie sobie odrobinkę. Nie musicie wykorzystać wszystkiego, co jest włożone. Możecie włożyć sobie głębiej. Ja chcę chyba, żeby zostało tak. Wystawało więcej z wazonu. Bierzemy wykałaczkę. Sprawdźcie sobie, czy już macie suchą. I będziemy robić kwiatki. Tą łamaną część będziemy wkładać do środka, tak? Więc zajmujemy się tą częścią. Nabieramy sobie kleju. Mam trochę przysech, ale to nic. I wkładamy tutaj otworek. Teraz bierzemy drugi element. Smarujemy go klejem. I przyklejamy tej strony. Trzeba chwileczkę przytrzymać, żeby nam się wszystkie elementy połączyły. I gotowy kwiatek. Możecie dłużej przytrzymać sobie. Gotowy kwiatek wkładamy do wazonika naszego. I kolejny. Bierzemy. Namaczamy sobie w kleju. Zobacz. Nie bójcie się, jeśli użyjecie za dużą ilość kleju, wam to klej po wyschnięciu zrobi się przezroczysty, nie będzie tego widać, tak? Znowu bierzemy kuleczkę, marujemy klejem. Widzicie, że ja mam bardzo dużo kleju i się tym w ogóle nie przejmuję. Przyklejamy. I przytrzymujemy chwilkę. Jak się trzyma, odkładamy i spokojnie nam wyschnie. I kolejny kwiatek. Namaczamy końcówkę. Wkładamy w otworek. Kwiatka, w środek kwiatka. Teraz naszą kuleczkę. Kleimy wszystko, przytrzymujemy. Jak się trzyma, możecie sobie sprawdzić, że się trzyma, to odkładamy w wazonik. Jeśli uważacie, że jest za wysoko, łodyga za duża, można sobie skrócić, odłamując końcówkę
I znowu szlifujemy. Widzicie, ja szlifuję, kwiatek się trzyma, więc jest ok. I odkładamy sobie. O, chyba tak. Może tego też skrócę teraz. Mama, patrz, ładnie. Mhm, pięknie. A reszty nie, tylko tak. I tutaj będzie bukieciki już. Pięknie. Jeszcze tylko odświetlenia na okno. Ekstra. Dobrze. Podoba mi się mój bukiet, moje kwiaty. Na razie nie patrzę. Nie patrzysz, dobrze. I teraz przykleimy. To na, mam nadzieję, że na koniec zobaczysz. Mhm. Teraz sobie przykleimy serduszko. Dobrze. Macie dwa serduszka, możecie nakleić jedno na drugie. Tak jak w tym przypadku nakleiłam. A możemy obok. Ja jeszcze nie wiem, jak zrobię. Musimy oczywiście klej wziąć, porozmagować. Ja używam palca, wy możecie pędzelkiem zrobić. To. Dokładnie całą powierzchnię drewienka naszego serduszka musimy posmarować klejem, żeby trzymało się wszystko, żeby nam nie opadało. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I przyklejamy. Możecie sobie wyżej zrobić, niżej, jak uważacie, tak? Mam drugie serduszko i nie wiem, czy je teraz dodać, czy nie, to może tu. Może dodam na dół. Moniu, zobacz, dodałam kropeczki. Dobra. Ładnie? No, jak ci się nie podoba, to... Bo mi strasznie dużo pracy. Widzę, że podoba ci się kolor czarny. Mi? Mhm. Tak, przy tęczy to bardzo jest potrzebne. Dobrze, zobacz, mój wazonik, Livianku. Piękne. Zaraz zobaczysz mój. Dobrze. Pomogę. W łączeniu kwiatków pomogę ci, dobrze, Livianku? Teraz może ci pokażę jeszcze raz. Zobacz, Livianku. Bierzemy. Lili, to był zestaw twój? Dobra, pokażę. A tu był... Livianko, najpierw wybierasz sobie długość łodygi. Tak? Tutaj? Zanim zaczniesz przyklejać cokolwiek. Tu? Patrz. Łamiemy. Papierkiem ścierną końcówkę. Livianko, widzisz? Proszę. Zobacz. Końcóweczka. To jest, ta kolejność jest bardzo ważna, tak? Wkładamy tutaj. Teraz nabieramy klej i łączymy. Okej. Okay. To jest bardzo ważne. Łam sobie na taką wysokość, jak chcesz. Proszę. Przetnij mi to albo sama. Ja ci pomogę. Pomogę ci, jak chcesz. Zobacz. Tą końcóweczkę sobie szlifujesz. Dziękuję, to też wyszlifuję. Chcesz wyszlifować? Jeśli nie możecie sobie poradzić z przełamaniem wykałaczki, poproście osobę dorosłą. Bardzo, mama. Wiesz, ja z dwóch stron nie pomalowałam. Ojej, no to jak? No to zabierać. Możesz pomalować sobie później. Chyba, że chcesz z jednej strony mieć pomalowane. Tak? Zawsze z jednej strony maluję się. I mam tu niby to wsadzić? Najpierw włóż sobie, zobacz, dekorację. Mhm. Jak to nawet się nie zmieści. I zobacz, pokazuję ci, zobacz, Livianko. Jaka? Zobacz, tu wkładamy. I łączymy. Kochanie,
To będą włoski. Dobrze. Widzisz, mam. O, właśnie. Super zrobiłaś. To masz grzywę, twarz, tak? No. Ja połączę cię, jak się zdenerwowałaś, bo nie dałaś rady, to spokojnie. Pod kątem, Lilianku. Mogę? Ale piękne kolory zrobiłaś. I teraz też. Troszeczkę za mało kleju chyba wzięłaś, wiesz? Przytrzymać ci? No widzisz, dałaś radę. I po co te nerwy? Super. Pięknie. Niżej albo ten. Lilianko, zobacz. Chcesz dodać sobie jeszcze rosy na kwiaty? Ja właśnie to chcę zrobić. Dodaj się wykałaczkę. Końcówkę wykałaczką. I trzy kropeczki. Możesz na wszystkich płatkach. Jeden, dwa, trzy. Nie działa. No ciężko będzie. Mogę ci pomóc, jak chcesz. Daj. Mogę? Na wszystkich kwiatach. Dobrze. Na wszystkich płatkach. Dlatego ważne jest to, żebyśmy malowali na samym początku, bo później jest ciężko, tak? Dopóki klej nam nie złapie, ciężko jest pomalować. Okej. Okay. Jeśli jako pamiętasz, że to jest nagranie, tak? A daj mi wreszcie coś zrobić. Dziękuję, proszę. Dziękuję. Proszę, proszę. Przyklej kwiaty. Możesz tutaj serduszko z drugiej strony. Nie, tutaj jakieś malutkie. Dobrze. To ja przystępuję do pracy. Zostawiam Liliankę, żeby sobie robiła jak uważa. I mamy na zakończenie, dodajemy sobie kokardkę ze sznurka jutowego. Chyba, że uważacie, że sznurek jest zbędny, tak? Ja sprawdzę, czy chcę. Chyba tak. Ja nie dobrze. Chcę. Dobrze. Jak nie chcesz, to nie. To szybciej może skończysz ode mnie. Co? I tutaj takie jakby kropeczki na bokach. Dobrze. Kółeczka. Jak uważasz, Lilianko? Hop, i mój jest już gotowy bukiecik. Tak? Jak myślisz? Dobrze. Podoba ci się? Mhm. Super. Tutaj ma taki jakby plasterek, a tutaj są takie... Zobacz, stąd ten. Dodajemy kokardkę, czy nie? Nie. Ja sobie może skrócę końcówki. A ja jeszcze zapomniałam o czymś. O czym? A nie, patrz. Tylko uważaj, Lilianka, bo one jeszcze są świeże kwiatki i mogą ci odpaść, tak? Może bokiem, bardziej bokiem. Nie. Nic się nie stało. Zawsze pamiętaj, że zawsze możesz poprawić. Wolę to już mieć róż. O, jaki ładny róż. Super. Może tak? Mhm. Taki brudny róż, nie? Wyszedł? Dobrze. Taki do tęczy też pasuje. Jeszcze skrócę tutaj. Mój kwiat, mój bukiecik jest gotowy. A jeszcze żółtym oświetlenia. Spójrz. Zrobię. Lilianko, spójrz. Podoba ci się? Anna, muszę tak ci pokazać. Podoba ci się? Tak. Super. Dobrze. Ja mam bukiecik gotowy. Sami możecie ocenić, który wam się podoba, czy ten naturalny, czy ten w kolorze. Mi się chyba jednak podoba ten kolorowy. Przez te czarne środki. Mi się podoba mój. Tobie się podoba twój. Okej, okay, super. Idę. Mamy trzy bukieciki. Możecie w komentarzach... za chwilkę, Lilianko. Możecie w komentarzach napisać, który wam się bardziej podoba. Czerwony, naturalny czy kolorowy. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Pa.